Cześć kochani, tutaj ja, Rozu LPS. Jak widzicie po tytule, dzisiaj będę odpakowywać paczkę, więc zapraszam was do oglądania. Ogólnie to mam masę pytań, gdzie kupuję pet shopy. Czytam w komentarzach, czy na Instagramie, po prostu bardzo jest dużo tych pytań. I ja nie zamawiałam pet shopów od 2 lat ponad, chyba. Nie kupowałam żadnych, więc jest to dosyć długo. Ale mogę podać wam strony, na których kupowałam najczęściej. I było to OLX. Teraz radzę uważać, bo jest tam mega dużo podróbek i bardzo łatwo jest po prostu zostać oszukanym. Dawno, dawno temu też kupowałam na Allegro, ale teraz jest to samo co z OLX, czyli jest bardzo dużo podróbek. I kupowałam też na eBayu bardzo często. Tam jest tylko jeden problem, ponieważ tam bardzo dużo się płaci za wysyłkę, ponieważ są tam na przykład pet shopy z dosłownie chyba każdego miejsca świata i na przykład najwięcej jest ze Stanów Zjednoczonych, a wiadomo, że przesyłka będzie droga i na przykład powiedzmy, że kupujecie figurkę za 100 zł, a przesyłka do niej kosztuje 200, więc no nie opłaca się po prostu. Ja najczęściej znajdowałam właśnie pet shopy z tanimi przesyłkami, jednak po prostu trzeba było dużo, dużo szukać, żeby znaleźć pet shopa w dobrej cenie i do tego jeszcze, żeby przesyłka była tania. Wiadomo też, że w sklepie, ale to jakby nie popy tak zwane, tylko jakieś takie, wiecie, tam pojedyncze figurki. I słuchajcie, parę razy trafiło mi się znaleźć pet shopy na takim targu staroci. Też dużo osób mówi na to pchli targ. Na przykład właśnie w Hiszpanii mój tato znalazł taki właśnie targ i tam też były pet shopy i kupił mi tego właśnie short haira za 1 euro, czyli 4 zł w przeliczeniu, coś koło tego. No i on jest ogólnie w stanie idealnym i to jest taka jakby, wiecie, moja chyba najtańsza figurka pop. Dobrze, zanim w ogóle otworzę paczkę, pokażę wam takie właśnie dwa dogi niemieckie. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie albo oglądaliście 10. odcinek Dyskrecji, to już ich widzieliście. I ogólnie to są podróbki. Zamówiłam je z AliExpress za 18 zł, w sensie sztuka za 18 zł. I postanowiłam, że w tym filmiku też o nich wspomnę tak szybciutko. Mam je w ogóle te dogi dwa od niedawna. Nie wiem dokładnie ile. No nie więcej niż miesiąc. I powiem wam, że jak za 18 zł, to te podróbki naprawdę nie są źle wykonane. Na pierwszy rzut oka w ogóle wyglądają jak oryginalne, ale gdy się im przyjrzycie, to zobaczycie po prostu, że coś jest z nimi trochę nie tak. Ja ogólnie podróbek nie kupuję, ale chciałam nogi niemieckie kupić, ale po prostu trochę mi szkoda było kasy, więc uznałam, że zamówię podróbki na próbę i tada, oto one są. Więc tak się one prezentują. I dobrze, już przechodzimy do paczki, bo się sama nie mogę doczekać. W tej paczce ogólnie są 4 pet shopy, w tym 2 spanielki, więc mega się cieszę. Więc dobra, odpakowujemy. Okej, okay, tutaj leciutko przycięłam, bo nie chcę, żeby mojego adresu było widać, okej? Okay? Jakby, no. Okej, okay, dobra. Wyjmujemy co pierwsze. Okej, jest to takie husky. Bardzo jest uroczy. Zaraz wszystko obejrzymy dokładnie. Dalej mamy takiego spanielka. Dalej mamy takiego pingwinka, w ogóle z futerkiem. Jest bardzo uroczy. Okej, i ostatni. O jakie! Patrzcie na nią. A ona jest piękna. Dobra, zobaczymy, czy coś jeszcze nie. Okej, to wszystko. Więc dobra. Już wyjęłam wszystkie figurki, więc są przepiękne, ale mamy takiego spanielka. On ma w ogóle bardzo ładny kolor. Nie do końca podobają mi się jego oczy, ale jest ogólnie bardzo ładny. No gdyby nie te oczy, no jejku. Dobra. Dalej jest taki pingwinek. I on jest, on ma takie futerko i w ogóle nie przypominam sobie, żebym miała takiego pet shopa, który ma takie futerko, ale jest bardzo, bardzo słodki. Następnie jest taki husky i czy ja wiem? Możliwe, że mam jakiegoś huskiego, ale nie przypominam sobie teraz. Ale jest bardzo, bardzo słodziutki.
No i tutaj jedna z moich większych marzeń. Jest po prostu przepiękna. Ja tego spanielka chciałam od dawien dawna, ale w Polsce były drogie, a na eBayu przesyłka kosztowała miliony. A tak to mi się udało w dobrej okazji. Bo wiem, że teraz będziecie pytać. Kupiłam te wszystkie pet shopy na Instagramie od pewnego chłopaka. I zapłaciłam za te wszystkie cztery pet shopy 150 zł, tam 160 przesyłką. Moim zdaniem się bardzo opłacało, no bo... No proszę, popatrzcie na nią, jaka ona jest piękna. W ogóle na żywo ma o wiele ładniejszy kolor. W tym świetle po prostu ma jakiś taki nie do końca ładny, ale... Ale i tak jest piękna. Więc ja jestem bardzo zadowolona z tego zakupu, naprawdę bardzo. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tych figurkach, czy wam się podobają, czy może nie. Która z tych najbardziej wam się podoba? Możecie też napisać, który dok niemiecki wam się bardziej podoba, czy biały, czy ten brązowy, że tak powiem. Powiedzmy, że brązowy, bo nie wiem jak do końca... O, beżowy. I to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli obejrzeliście do końca, to napiszcie w komentarzu pingwin, a ja wam dam serduszko. I do zobaczenia. Niedługo. W tym tygodniu jeszcze. Pa, pa!